Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Witam bardzo serdecznie wszystkie media, które dzisiaj zechciały przyjść i wysłuchać naszej informacji o pewnym nowym narzędziu, które zostało przygotowane dla podniesienia standardu jakości obsługi przede wszystkim mieszkańców, ale też narzędzie, które ma w znaczny sposób ułatwić pracę nam jako urzędnikom, jako samorządowcom. Chcieliśmy Państwu dzisiaj zaprezentować system informacji przestrzennej. System, który przygotowała już jakiś czas temu firma IEP MAP Inspeprojekt z Tarnowa. Mówię tu, że ten system już jakąś chwilę u nas działa, był testowany z dostępem tylko i wyłącznie dla części urzędników i dzisiaj chcemy ten system, jego pewną część, oczywiście tą, którą możemy pokazać i udostępnić na zewnątrz, udostępnić dla mieszkańców. Jeżeli Państwo pozwolicie, to będzie tyle tytułem wstępu. Ja pozwolę sobie oddać głos tutaj naszym ekspertom, panom z Inspeprojekt, którzy tworzyli dla nas cały ten system. Myślę, że no, nie kto inny jak fachowcy, którzy stworzyli ten system, opowiedzą dokładnie o funkcjach, w jaki sposób mieszkańcy będą mogli korzystać. No i też myślę, że pokrótce panowie przedstawią też możliwości tego systemu, z którego już jakiś czas, jak powiedziałem, korzystają nasi urzędnicy. No i też nie ukrywam, że mi osobiście też ten system jest bardzo pomocny, szczególnie wtedy, kiedy rozmawiamy z potencjalnymi inwestorami, kiedy trzeba wskazać mienie gminne, sprawdzić własność, sprawdzić dostępność różnych mediów typu kanalizacja, wodociąg, czy też inne sieci teletechniczne chociażby. Także no, wchodzimy w, jak gdyby też w takie nowe otwarcie, w nową erę można byłoby powiedzieć. Tego systemu do tej pory miasto, gmina nie posiadały. Posiadały taki system inne mniejsze gminy. Wydaje mi się, że na ten czas w takiej gminie jak Myślenice, no to jest niezbędne narzędzie do codziennej pracy z mieszkańcami, ale nie tylko z mieszkańcami, bo tutaj myślę, że też dużo tych właściwości funkcji są korzystne przede wszystkim też dla tych, którzy planują rozwijać swoje biznesy, czy też no, dla samych mieszkańców, jeżeli chodzi o chociażby zasięgnięcie informacji związanych z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zresztą to też o możliwość właśnie dostępu w takie bazy danych często pisali do mnie na skrzynkę zapytaj burmistrza mieszkańcy i to też jest jak gdyby pokazanie, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców i nie tylko zapisy związane z planem, ze studium, ale tak jak powiedziałem chociażby z informacją, jeżeli chodzi o dostępne sieci na poszczególnych działkach. To wszystko udało się zmapować całą naszą gminę. No i oczywiście na bieżąco to też będzie zadanie dla urzędników. No i też tutaj myślę, że przy dalszej współpracy z Inspeprojekt, jeżeli chodzi o uzupełnienie tej bazy danych, żeby ona na bieżąco oczywiście była jak najbardziej aktualna. No i żeby ci, którzy z niej na co dzień będą korzystali, żeby mieli te dane, informacje podane w jak najbardziej aktualny sposób. Tyle tytułem wstępu. Jeżeli mogę poprosić Pan Krzysztof zacznie, a Pan Jacek pewnie coś jeszcze od siebie później doda. Bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w imieniu firmy Inspeprojekt. Na początek chciałem podziękować tutaj za zaproszenie też, że możemy przedstawić to nasze rozwiązanie, które zostało tutaj wdrożone w Urzędzie Myślenice. Na początek, Szanowni Państwo, współczesny urząd i jeżeli chodzi o dane, jakie urząd przetwarza, to 90% danych, które urząd przetwarza na co dzień, zarządza, są to dane przestrzenne. Więc żeby te dane zebrać, żeby te dane pokazać w jednym miejscu, móc z nimi zarządzać, a tym samym zarządzać całą gminą,
jest potrzebny do tego system. W systemie możemy przechowywać tak naprawdę nieograniczalną liczbę tych danych. Dane są zebrane w warstwy tematyczne, tak żeby łatwo nimi było zarządzać. I tutaj mówimy o zarządzaniu takimi typowymi warstwami jak planowanie przestrzenne, numery adresowe, drogi, mienie gminne, zabytki. No, tych warstw mógłbym wymieniać długo. System, który został tutaj zainstalowany, wdrożony, umożliwia przechowywanie tych wszystkich danych w jednej bazie danych i, tak jak powiedziałem, wprowadzanie, zarządzanie, przetwarzanie, a na końcu udostępnianie w postaci portalu mapowego, który później pokażę, tych wszystkich danych. Struktura systemu składa się z dwóch części. Jest ta część wewnętrzna, którą Państwo tutaj widzicie, gdzie są narzędzia zainstalowane na komputerach urzędników, nie przez przeglądarkę internetową, ale na komputerach urzędników, które służą do tej codziennej, ciężkiej pracy, czyli do wprowadzania tych danych. Mówię tu o numeracji adresowej, mówię tu o planach zagospodarowania przestrzennego, jak wyrysy, wypisy, czyli obsługa też petenta, mienie gminne, drogi, zabytki. Te narzędzia służą, tak jak powiedziałem, do pracy. Ale pracując na tych narzędziach, zasilamy centralną bazę danych, serwer, który mieści się też tutaj w gminie. Dzięki temu zawsze mamy aktualne te dane, zawsze mamy dane na ten czas, na dzisiaj. Nie trzeba tego systemu jakoś specjalnie po prostu aktualizować. I teraz tutaj oczywiście w tej części wewnętrznej, to jest część zamknięta tylko dla urzędników, przechowujemy różne też dane wrażliwe, jak dane osobowe, różne dane petentów i różne inne dane, które nie mogą być publikowane ze względu na prawo na zewnątrz. I te dane służą do, tak jak powiedziałem, do pracy urzędników tutaj w urzędzie. Natomiast mamy tą część zewnętrzną systemu w postaci portalu mapowego. I on automatycznie, to jest jeden serwer, dwie bazy danych, poprzez wprowadzanie tych danych możemy te dane publikować dla mieszkańców, dla inwestorów, ale też no, obliguje nas do tego też prawo, między innymi dyrektywa Inspire. Teraz powiem, bo za chwilkę pokażę portal, właśnie to narzędzie do jakby prezentacji tych wszystkich danych, które tutaj gmina posiada. Ale chciałbym powiedzieć też jeszcze jedno, że ten system wdrożony jest, może się wpisywać jako część smart city, czyli inteligentnego miasta. Ponieważ system nie jest zamknięty, gdzie tylko ograniczony jest do pracy w urzędzie. Możemy dzięki niemu też integrować dane z branż, takie jak gazy, energetyka, wody polskie, ochrona środowiska. Tutaj w połączeniu z systemami w mieście, jak parkomaty, karta miejska i poprzez interakcję z mieszkańcami poprzez portal mapowy. Taki system wpisuje się właśnie w zarządzanie nowoczesnym miastem. I to, co teraz tak naprawdę najbardziej nowoczesne narzędzie, które istnieje, które umożliwia właśnie zarządzanie w sposób taki no, porządny. W takim razie teraz ja przejdę do tego, żeby pokazać tutaj oczywiście na stronie już urzędu. Możemy kliknąć w link, każdy mieszkaniec, inwestor może kliknąć sobie w link. I uruchomi mu się portal mapowy. Już na samym początku widzimy, ponieważ tych danych jest bardzo dużo, żeby już jakby stunelować tematykę, którą chcemy oglądać, mamy do wyboru takie portale tematyczne, czyli podstawowy, gdzie mamy tylko podstawowe dane, zagospodarowanie przestrzenne, turystyka, rekreacja, topografia, ochrona środowiska, infrastruktura techniczna. Możemy bardzo szybko oczywiście włączyć, klikając na dany portal tematyczny, te warstwy, które nas interesują. Ja kliknę tutaj w ten portal podstawowy, żeby to demonstrować Państwu ilość warstw, jakie już są, a tak naprawdę to, tak jak wcześniej powiedziałem, to jest dopiero początek. My tutaj na pewno będziemy współpracując z urzędem, z gminą, też rozwijać go tutaj, ten system. Oczywiście warstwach, jakie mamy dostępne, to mamy tu przede wszystkim ortofotomapę, czyli zdjęcie lotnicze. Może wyłączę na razie tutaj pewne elementy. Zdjęcie lotnicze i tutaj możemy przechowywać, już to się dzieje, że możemy też zdjęcia archiwalne przechowywać.
gdzie możemy sobie w sposób bardzo płynny zobaczyć, jak zmieniała się gmina na przestrzeni lat. No to może pokażę. To też jest cenne narzędzie do tego, żeby zobaczyć też właśnie inwestycje i zmiany w środowisku, które następowały. Tutaj kolejnym warstwem to przede wszystkim mamy tutaj obręby ewidencyjne, gmina rewitalizacja, numery dróg, gdzie każdy mieszkaniec może sprawdzić, czy dana droga jest drogą gminną, jaki ma numer. Powiatową czy wojewódzką. Czy wojewódzką, dokładnie. Tak, oczywiście też tutaj mamy możliwość sprawdzenia działek ewidencyjnych, które pozyskują w ciągu sposób z Starostwa Powiatowego w Myślenicach, tak żeby każdy mieszkaniec sobie mógł sprawdzić numer działki i oczywiście tutaj też mówimy o numeracji adresowej MUiA. Ponieważ tak, tutaj jeszcze na chwilkę się zatrzymam, numeracja adresowa jest wprowadzona tutaj w referacie, w narzędziu, w module, który do tego służy, natomiast każdy wprowadzony punkt nadany dzisiaj o tej godzinie od razu jest publikowany na portalu mapowym. To jest idealne narzędzie, gdzie Państwo macie tak naprawdę natychmiastową informację, czy dany punkt jest nadany, i można bardzo szybko wyszukać tutaj w wyszukiwarce, która jest podobna do wyszukiwarki Google, kontekstowa, dowolny punkt adresowy, dowolną działkę, dowolną informację związaną tak naprawdę z przestrzenią. Oczywiście oprócz punktów adresowych mamy tutaj też możliwość zaprezentowania warstwy oświetlenia ulicznego, gdzie i połączenia między oświetleniem. W przyszłości też będą tutaj też inne elementy oświetlenia, gdzie każdy mieszkaniec może zgłosić na przykład niedziałające oświetlenie, czy jakąś lampę, która została uszkodzona, prosto do gminy, podając jej numer. I wtedy tutaj też gmina może bardzo szybko reagować. Z warstw też, tych warstw jest bardzo dużo, ja nie chciałbym też tutaj, bo mówimy o tym. Najważniejsza chyba warstwa to plan. Tak, oczywiście. Najważniejsza warstwa, tak jak Pan Burmistrz tutaj mówi, to jest plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie ja wyłączę tutaj jeszcze oświetlenie, gdzie każdy mieszkaniec może sobie sprawdzić na warstwie, wyszukując swoją działkę, jakie przeznaczenie w planie, wyłączę tu jeszcze może ortofotomapę, jakie przeznaczenie w planie jest dla danej działki. Więc tutaj całe wszystkie plany, które tutaj gmina posiadała, zostały zaimplementowane do tego systemu i one są publicznie dostępne dla każdego z mieszkańców. Tutaj jest taka też funkcjonalność, że jeżeli klikniemy powiedzmy w dowolną działkę, która nas interesuje, możemy też od razu sprawdzić nie tylko współrzędne tego miejsca, którym kliknęliśmy, numer działki, ale też mamy dostęp do uchwał, gdzie szczegółowo możemy sobie pobrać tekst uchwały i dokładnie sprawdzić, czego dotyczy uchwała w tym miejscu i przeczytać ją tutaj tak, jak została uchwalona. Prócz tego mamy tutaj, ja jeszcze przejdę na warstwy. Z tych warstw mamy tutaj też ogromną ilość warstw kompozycji DOB-10K, czyli baza danych obiektów topograficznych, gdzie mamy tutaj dostęp do takich warstw jak tereny leśne, roślinność, role, nieużytki, wody, rzeki, strumienie, mokradła, no, bardzo duża ilość warstw, place, zbiorniki techniczne, ogromna ilość warstw danych, które każdy mieszkaniec może sobie sprawdzić, jak wygląda to na jego terenie. Ponieważ tak jak mówiliśmy, ten system wpisuje się też w Smart City, czyli możliwość podczytywania danych z innych od gestorów sieci czy z innych serwerów instytucji, my tu też mamy takie połączenie i możemy po prostu czytać dane z Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, z ochrony środowiska, z geoportalu rządowego, gdzie tych danych tak naprawdę tutaj nie ma, natomiast możemy je podczytać klikając, system łączy się z serwerem w Warszawie, z geoportalem i widzicie Państwo no, w sposób natychmiastowy te dane, które są tam zgromadzone, podczytywane są tutaj jako tło
pod dane, które są w gminie, więc to narzędzie pozwala nam naprawdę na taką interoperacyjność, czyli łączenia ze sobą różnych danych pochodzących od różnych części, od różnych firm, gestorów. Mówimy też tutaj o uzbrojeniu terenu, wody polskie i tak dalej. Oczywiście też jest możliwość sporządzania wydruków z dowolnego miejsca, gdzie każdy mieszkaniec może sobie dane czy plan zagospodarowania, czy jakieś inne ciekawe dane sprawdzić. No i tutaj w dokumentacji jeszcze, znaczy w narzędziach, które są dostępne, możemy też mierzyć oczywiście odległości, powierzchni wszystkich obiektów, które mamy na mapie. Tak pokrótce to, bo to tyle, tak chciałbym ogólnie powiedzieć o tym systemie. Nie wiem, czy jakieś pytania jeszcze, czy z Państwa strony. Czy Jacek coś czy jeszcze coś? A czy portal działa kompletnie niezależnie od pozostałych, na przykład od geoportalu? Tak. Portal jest zainstalowany na serwerze tutaj w gminie i jest niezależnym bytem tak naprawdę, niezależny jest od połączeń internetowych. Tak naprawdę instalacja jest tu na serwerze i on pracuje tutaj w gminie. Nie pracuje on, nie potrzeba do tego innych elementów, innych sieci, ani innych jakby gestorów, tak? Natomiast bardzo ważną uwagą, którą tutaj trzeba podnieść, jest to, że wszystkie dane zgromadzone w ramach tego portalu posiadają identyczne georeferencje jak dane zgromadzone w innych portalach, prawda? Czyli dzięki temu, że pracujemy jakby w jednym obszarze, w jednej przestrzeni, w jednej zdefiniowanej przestrzeni, możemy robić analizy przestrzenne, czyli nakładać te same wartości w tym samym miejscu, prawda? Tutaj kolega zademonstrował, że możemy podczytać dane z geoportalu i one otwierają się, mówiąc kolokwialnie, w tym samym miejscu, co dane zgromadzone przez Urząd Miasta. Ważne jest też, żeby tutaj podkreślić, że jednym z paradygmatów takiego sprawnego zarządzania, czy paradygmatów Smart City jest właśnie sprawne zarządzanie, tak? I właśnie te narzędzia, ta technologia komunikacyjna wpisuje się właśnie w ten rozwój służący do osiągnięcia tego ideału, czyli Smart City, prawda? Oczywiście, że to są narzędzia, za narzędziami stoją ludzie, czyli my, czyli osoby pracujące w urzędzie. I tutaj o tym nie mówimy w tym momencie na tej prezentacji, ale przy okazji właśnie prezentowania chociażby tej warstwy planu przestrzennego, Państwo w wydziale zostali wyposażeni w zestaw narzędzi, które po prostu w sposób kapitalny usprawniają pracę. Wypis z planu, wyrys z planu to jest kwestia kilku operacji zrobionych w aplikacji i po prostu ten dokument jest już wyedytowany, gotowy do wydania go w obieg taki prawny. Pewnie moglibyśmy o tym mówić jeszcze długo, natomiast jeżeli tutaj ze strony Państwa są pytania, tutaj służymy pomocy, a ja chciałem podziękować tutaj kierownictwu miasta, panu burmistrzowi, że mieliśmy okazję właśnie wdrożyć to narzędzie, ten nasz system tutaj w takim mieście jak Myślenice. Myślę, że zbierając doświadczenia i informacje od Państwa będziemy go w dalszym ciągu rozwijać. Kolejnym krokiem, który będziemy chcieli wykonać tutaj, to będziemy chcieli wzbogacić treść tego portalu, tej aplikacji o dane z tak zwanego GESUT-u, czyli Geodezyjnej Ewidencji Uzbrojenia Terenu, która jest w tym momencie wykonywana przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach. I te dane zasilą jeszcze dodatkowo wartość informacyjną portalu i mieszkaniec faktycznie będzie miał pełną informację dotyczącą uzbrojenia, przeznaczenia powierzchni, rzeźby terenu, aktualnej ortopotomapy. Należy również wskazać, że poprzez możliwość łączenia się poprzez serwisy WMS, WFS, my te dane możemy pozyskiwać właśnie z różnych portali rządowych. W tym momencie standardem jest to, że aktualne zdjęcia lotnicze wykonuje się w cyklu już nie jak było dawniej kilka lat temu, co 5 lat, tylko co 2 lata, prawda? Czyli aktualne zdjęcia lotnicze, aktualny skanning cyfrowy. Wszystkie te dane jakby wzbogacają i dają nową paletę narzędzi wszystkim urzędnikom i pracownikom Urzędu Miasta do podejmowania właściwych decyzji.
Dodatkowo, ponieważ właśnie ta aplikacja ma taką budowę warstwową, my możemy robić różne analizy przestrzenne, prawda? Na przykład prowadzimy inwestycję liniową z punktu A do punktu B. Stosunkowo szybko możemy przeciąć czy narysować trasę i system nam jakby wykaże wszystkie działki, wszystkich właścicieli, przez których będziemy, że tak powiem, z którymi będziemy musieli rozmawiać. Możemy sobie pozyskać informacje z GDOŚ-u, prawda? Czyli czy tereny są objęte Naturą 2000, czy są jakimiś terenami chronionymi. Te informacje w sposób zasadniczy przyspieszają proces decyzyjny na poziomie miasta. To tyle z naszej strony. Dziękuję bardzo. Myślę, że przejdziemy już do tej części pytań ze strony Państwa. Jeżeli są, to ja zapraszam do zadawania teraz pytań. Jest taka informacja, że jest to system dla urzędu i dla otoczenia. I takie pytanie, czy właśnie są obszary te przewarstki, które są dostępne tylko dla urzędników i mieszkańcy mogą z nich korzystać za pośrednictwem urzędu, czy faktycznie poprzez zalogowanie się będą mogli korzystać? Właśnie dzięki portalowi to, co urząd, te dane, które będą, no, które powstaną, od razu są widoczne na portalu, więc nie ma takiej potrzeby, żeby dzwonić, przychodzić do urzędu, bo dużo ilość danych jesteśmy w stanie pozyskać z tego portalu. My też tutaj z doświadczenia też wiemy, że gminy, które wcześniej nie posiadały takiego, no często też dużo osób przychodzi do tych gmin po to, żeby tylko uzyskać informacje, nawet jeszcze nie załatwiając żadnej sprawy. Natomiast to też odciąża w pewnym stopniu urząd od tego, od tych petentów, którzy tylko przychodzą po informację. Tutaj przychodzą już tylko petenci, którzy wiedzą, jaką informację chcą pozyskać, a to, co potrzebują, mogą sobie już sprawdzić na portalu mapowym, gdzie, tak jak tutaj pokazaliśmy, mają bardzo ogromny dostęp do dużej ilości informacji. Natomiast w części wewnętrznej tej dla urzędu są te takie dane wrażliwe, prawda, dotyczące właścicieli i ich danych osobowych. Tego nie widzimy z poziomu portalu, prawda. To tak jak do tej pory jest domeną urzędu i po prostu jest jakby z klauzulami odpowiednich, że tak powiem, przepisów o zachowaniu poufności. Można korzystać z tego systemu, absolutnie też nie jest wymagane żadne logowanie się, po prostu tak jak system Geoportal, czy tak, podobne portale, można wyjść, czy wpisać konkretny numer działki. Tak, też bardzo taka przyjazna funkcja, bo wystarczy numer i wyskakują numery we wszystkich miejscowościach, więc można wybrać tą właściwą działkę, czy to w Myślenicach, czy w Trzemeśni, czy w Głogoczowie. Jest bardzo taki też intuicyjny, że tak powiem, ta obsługa jest bardzo intuicyjna dla zwykłego mieszkańca i to rzeczywiście to, o czym panowie powiedzieli, można samemu sprawdzić, a później dopiero już przyjść po konkretny wypis, wyrys na konkretną działkę, bo niejednokrotnie jest tak, że mieszkańcy najpierw przychodzą, właśnie dopytują, czy na tej działce jest plan, jaki jest plan, później znowu przychodzą dopiero po już ten właściwy wypis, a tak to ta droga znacznie się nam skraca, no i no, otwieramy te wszystkie pokłady wiedzy dla mieszkańców, oczywiście te, które możemy udostępnić i myślę, że to też, tak jak powiedziałem na samym początku, to znacznie wpłynie na podniesienie standardu na naszych relacji i też obsługi przede wszystkim mieszkańców i potencjalnych inwestorów, bo no, niewątpliwie jest to takie narzędzie, tak jak tutaj też panowie już powiedzieli, no, w tej drodze do Smart City, do której też myślę, że Myślenice powinny zmierzać i jesteśmy gdzieś tam na początku. Także no, od czegoś trzeba zacząć i myślę, że to jest ten pierwszy krok w kierunku Smart City. Udostępnienie tego portalu, udostępnienie go już dla mieszkańców, co w też pewien sposób zepnie klamrą naszą pracę, którą wykonaliśmy razem tutaj przy udziale firmy InSPROJEKT. No a czas, myślę, też i przyszłość pokaże, i mam nadzieję, że jeszcze będziemy dalej współpracować. Tak. To jakie inne celu to można wykorzystać potem? Czy można? Bo mówimy o zagospodarowaniu przestrzennym, ale gdzie? To znaczy, no, ten portal tutaj, uruchamiając odpowiednią funkcję, możemy wykorzystać w terenie. My tutaj też myślimy też przyszłościowo,
o pracy na przykład urzędników w terenie, gdzie taki portal można uruchomić na telefonie komórkowym i już wtedy logując się do wewnętrznego systemu, można sprawdzić w miejscu, w którym powiedzmy dany urzędnik jest, sprawdzić właściciela działki, sprawdzić plan zagospodarowania, sprawdzić te wszystkie informacje, które są dostępne z tej części wewnętrznej do części po prostu tak jak to urzędnik robi. Natomiast no, portal ma bardzo duże możliwości. Tutaj mówimy też o możliwości rozszerzenia jakieś gry terenowe, uruchomienia pewnych różnych funkcjonalności, które tutaj w tym momencie jeszcze nie mogę pokazać, ale sam portal daje bardzo duże możliwości komunikacji z mieszkańcami. Możemy sobie wyobrazić, że mieszkańcy będą mogli na przykład zgłaszać uszkodzenia drogowe, zgłaszać pewne jakieś inne tutaj potrzeby i dzięki temu portalowi będzie też możliwość interakcja taka z mieszkańcami, czyli bardzo szybki raz, że dostęp do danych, ale też odpowiedź na pewne czynne, czy zgłaszanie pewnych tutaj potrzeb mieszkańców. Specjaliści od właśnie przestrzeni i spraw administracyjnych no, podkreślają to, że 4/5 decyzji wydawanych przez urząd odnosi się do przestrzeni, prawda? Czyli tak naprawdę, gdybyśmy się zastanowili, to praca urzędu jest tak naprawdę w 80% pracą na przestrzeni. My w ramach na przykład portalu czy narzędzi możemy umieścić, czy umieściliśmy osoby, punkty na przykład, czy adresy, w których są śmieci, deklaracje śmieciowe, kwestia gospodarki wodno-ściekowej. Wszystko to możemy zintegrować i mieć taką przekrojową informację dotyczącą tych elementów, z którymi z reguły, czy zazwyczaj, w urzędzie są problemy, prawda? Bo przechodzimy z tych notatek z Exceli na pracę w systemie, prawda? I z tych danych, które my wytwarzamy, może korzystać mój kolega, moja koleżanka w innym wydziale, ale również korzysta na wyższym poziomie kierownictwa urzędu i podejmuje właściwe decyzje. Może też korzystać Straż Miejska. Tak, no to co powiedziałem, właśnie taki portal mobilny dla Straży Miejskiej, gdzie Straż Miejska może w terenie bardzo szybko zidentyfikować właśnie czy właściciela działki, czy jakąś inną osobę, to jest doskonałe narzędzie właśnie też pracy, nie tylko takiej stacjonarnej. No tu panowie mówicie o wielu korzyściach i zarządzaniu w przestrzeni, a jak jest zarządzanie z czasem? Ja chciałabym, żebyście panowie mówili o tym właśnie, o tej aktualizacji, może takie dwa zdania dla mieszkańców, żeby nie potraktowali tego portalu właśnie jako takiego myślenia o tym, że tam są dane nieaktualne. Dzisiaj mamy proces, to jest tu i teraz. Tak. No właśnie to, co pokazałem wcześniej, ten slajd ze strukturą tego systemu, jak Państwo widzieliście, było to te moduły, które wszystkie służą do tej pracy codziennej, one cały czas pracują na jednej wspólnej bazie, więc jeżeli ktokolwiek w danym momencie wprowadzi jakąś daną, to ta dana od razu może być publikowana, czy jest publikowana od razu na portalu. Tak jak na przykład numer adresowy, czy plan zagospodarowania. Także to jest tak, że w czasie rzeczywistym mają mieszkańcy podgląd do tego, co tak naprawdę się dzieje w urzędzie i jakie dane, na te wszystkie aktualne dane. Tutaj nie ma czegoś takiego jak aktualizacja systemu. On tak naprawdę poprzez tą pracę sam się aktualizuje, jeżeli chodzi o dane. To właśnie tak to było, tak to jest pomyślane, żeby te narzędzia takie na co dzień, które się pracuje, służyły też do tego, żeby ten system był napełniany aktualnymi danymi i one były publikowane. Oczywiście ewidencja gruntów jest domeną starostwa i tam są te dane wytwarzane. To jest jakby dziedzinowy zbiór danych, za które odpowiada starostwa. Ale w przyszłości dążymy do tego, aby te dane replikowały się, podgrywały w cudzysłowie, właśnie też w sposób ciągły, online, na przykład w nocy, prawda, każdego dnia, czyli każda zmiana zarejestrowana w rejestrze EGIP w starostwie powiatowym miała swoją odpowiedź tutaj od razu u Państwa. Jeżeli nie będzie więcej pytań, to na tym przynajmniej Państwo poprzestaniemy, chyba że jeszcze będą jakieś pytania już poza konferencją, to też zapraszam do mnie, tak, czy tutaj do panów, to jeszcze jak będą jakieś wątpliwości, to postaramy się rozwiać. Na chwilę obecną bardzo dziękuję za udział, no i liczę na dobry przekaz mieszkańcom, bo to też od państwa zależy. Ta informacja, która mam nadzieję, że zachęci, ale też pokaże, w jaki sposób mieszkańcy
mogą z tego korzystać i tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że to będzie takie narzędzie, które no, w znaczny sposób usprawni no, naszą wspólną komunikację no, i to reagowanie na rzeczy chociażby właśnie, gdzie się zepsuje oświetlenie uliczne, czy gdzieś wypadnie nowa dziura w drodze gminnej, czy w jakiejś innej drodze, to myślę, że to też pozwoli nam szybciej identyfikować te wszystkie sprawy, no i też właśnie reagować i naprawiać to znacznie szybciej niż do tej pory. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Ważne jest, żeby tutaj przekazać, że właśnie dostęp do tego portalu jest ze strony Myślenic podstawowa albo syp.myślenice, jeżeli ktoś wchodzi przez tutaj portal miejski. Tak. syp.myślenice i od razu się wchodzi na portal. To są jakby dwie ścieżki dostępne. Ale podstawową jest oczywiście portal Urzędu Miasta. Tak.